Hej, a w tym krótkim filmie zobaczycie, jak zrobiłem tutaj takie proste drzwiczki na magnes. Zapraszam. Wcześniej zbudowałem blat i zabudowę z dwoma nóżkami pod umywalkę. Postanowiłem zakryć widoczny syfon i wężyki. Sprawdziłem, jaki jest dokładny wymiar otworu i przyciąłem płytę budowlaną o grubości 6 mm. Jak widać, pasuje idealnie. Urobiłem wysokoelastyczny klej do płytek klasy S2, czy jak go tam zwał, i rozprowadziłem grzebieniem po płycie. Przykleiłem mozaikę, po wyschnięciu zafugowałem, a wymierzyłem tak, aby równo z dwóch stron, lewej i prawej oraz na dole, płytki wystawały i tworzyły podparcie. Ok, trzeba zrobić jeszcze mocowanie. Grubość płyty plus klej to 7 mm. Także na takiej odległości od narożnika ustawiłem magnes razem z blaszką i zaznaczyłem, gdzie wiercić. Ponieważ nóżka zabudowy zrobiona jest z polistyrenu, jakby ktoś nie wiedział, z takiego materiału styropiano podobnego, to do mocowania użyję ślimaka do płyt GK, który wkręci się w płytę i zapewnia mocne trzymanie. Następnie przykładam magnesy i wkręcam śruby. I tak to wygląda. Jak działa kołek ślimak i więcej rozwiązań do pustych przestrzeni znajdziecie w linku w zakładce. Zamocowałem dwa magnesy i sprawdziłem odległość od góry do tej blaszki, co ma trzymać. I przeniosłem wymiar na drzwiczki, a w wyznaczonym miejscu przykleiłem blaszki. Klej w tubce i do metalu, jak będzie trzymał, tego nie wiem, można zawsze wkręcić jeszcze małe śrubki. Na koniec zamocowałem uchwyt, dwa otwory, dwie śruby, nic prostszego. I sprawdziłem, czy magnesy łapią. Jeśli nie, to mamy tam zawsze jakąś niewielką regulację i możemy odkręcić śrubkę i poprawić. Jednak ważne jest wcześniejsze prawidłowe wymierzenie grubości płytek i płyty. U mnie wszystko elegancko pasuje, słychać ten charakterystyczny klik, magnesy dobrze trzymają. Warto też zwrócić uwagę na udźwig magnesów. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jakie to użyłem, ale nie jest to szczególnie ciężka konstrukcja i to były chyba takie standardowe. Jak budowałem całą zabudowę pod umywalkę i pralkę, możecie zobaczyć, klikając w link w zakładce. Cześć!